9 lipca wspominamy świętych męczenników z Gorkum. W czerwcu 1572 roku Kalwini odebrali z rąk hiszpańskich Dordrecht i Gorkum w Holandii. Uwięzili wówczas mieszkających w Gorkum franciszkanów, gwardiana Mikołaja Pika, wikarego domu Hieronima z Werth, Teodoryka Endem z Amersfurt, Nikazjusza Jonssona z Hize, Willada z Danii, Gottfrieda z Melveren, Antoniego z Hurnaert i Franciszka Roy z Brukseli, a także braci zakonnych, Piotra z Asch i Korneliusza Wijk z Dorstrad. Uwięziono również księży diecezjalnych, Leonarda Weschela z Hertogenbosch i jego wikarego Mikołaja Jansena, nazywanego Poppelem. Po nich uwięziono Gottfrieda van Duysen, kapłana, który duszpasterzował w swym rodzinnym mieście, oraz Jana Lenarca, augustianina, ojca duchownego mniszek gorkumskich. Wszystkich pojmanych torturowano, namawiając do wyrzeczenia się wiary katolickiej. Kalwini następnie uwięzili jeszcze dominikanina, Jana z Kolonii, pobliskiego proboszcza, który gdy usłyszał o uwięzieniu franciszkanów, chciał udzielić im sakramentów. Do aresztu trafili także Norbertanie, Jakub Lacoupé i Adrian Jansen, a także ksiądz Andrzej Wojters z Hejnurt. Po torturach w więzieniu w Gorkum męczennicy zostali przeniesieni do Brielle. Po drodze pokazywano ich ciekawskim, którzy stali przy trakcie, pobierając opłatę pieniężną. W Brielle urządzono przesłuchanie. Próbowano wymusić na więźniach odstępstwo od wiary w prawdziwą obecność Chrystusa w Eucharystii i prymat papieża w kościele. Za uwięzionymi wstawiali się mieszkańcy Gorkum. Poproszono także o interwencję księcia Wilhelma Orańskiego, który nakazał uwolnienie księży i zakonników. Pomimo tego Wilhelm II van der Mark, przywódca Kalwinów, kazał wszystkich powiesić. Mordu dokonano 9 lipca 1572 roku w spichlerzu przy klasztorze świętej Elżbiety, byłej siedzibie augustianów. Ciała zabitych zostały poćwiartowane. W nocy z 10 na 11 lipca wrzucono je do dwóch wykopanych dołów i zasypano. W 1615 roku ciała 19 męczenników odnaleziono i przeniesiono do kościoła franciszkańskiego w Brukseli. Do kultu publicznego wystawiono je 22 czerwca 1616 roku. Męczennicy zostali beatyfikowani przez papieża Klemensa X w Rzymie 24 listopada 1675 roku, a kanonizacji dokonał Pius IX 29 czerwca 1865 roku. Módlmy się. Wszechmogący Boże, święci męczennicy z Gorkum osiągnęli chwały, zachowując wiarę aż do śmierci. W swoim miłosierdziu wspomóż naszą wiarę i spraw, abyśmy zgodnie z nią żyjąc osiągnęli zbawienie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,